Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w letniej redakcji telewizji Słupska. Znajdujemy się w klubie 13, a właściwie usłyszałam, że na mieście mówią w 13. A ze mną pan Daniel Załupka, czyli właściciel tego miejsca, kolejnego imprezowego miejsca na mapie Słupska, które funkcjonuje już od? Dwa lata. No właśnie. I dobry wynik. Dobry wynik. Mi się wydaje, jak na Słupsk, tak. Plany pewnie były i założenia inne, życie zweryfikowało, więc co się w tej chwili tutaj dzieje, jak można Was odwiedzać i w jakim celu? No, na tą chwilę piątki, soboty, imprezy z DJ-ami. Mhm. Kiedyś na początku mieliśmy otwarty cały tydzień, miało to być miejsce z bilardem, koktajl, bar, no ale tak jak Pani mówi, Słupsk zweryfikował. Mhm. Zostały na tą chwilę same weekendy. Mhm. Zaczynamy co weekend o godzinie 20, gramy do 3. Mhm. I to jest muzyka taka, jaką zaproponuje dany DJ w dany wieczór, tak? Muzyka dyskotekowa, klubowa. Mhm. Czyli generalnie można przyjść pobawić się, potańczyć. Tak. Mhm. A bilard, bo jest bilard, wykorzystywany jest w czasie tych imprez? Tak, jeżeli jest nieduża ilość osób, bilard jest otwarty ze względów bezpieczeństwa, jak jest duża impreza, zakrywamy blat i jest jako stół. A generalnie trzeba sobie tu rezerwować miejsce, czy można przyjść po prostu? Tak, rezerwacje telefoniczne przez cały tydzień, poszczególnych stolików, loże. Mamy VIP room na 10 osób zamknięty, swój kelner osobny, osobny pakiet. Mhm. Czyli możesz tak ekskluzywnie poczuć. Tak. Wyjątkowo. Takie swoje miejsce w tym klubie. Nikt tam nie wejdzie. Mhm. Bardziej intymne, powiedziałabym. Tak. Ale skoro jest to bardziej intymne miejsce, to i to miejsce pewnie jest też od odpowiedniego wieku. Tu nie mogą przyjść, tu nie może przyjść młodzież 18, tylko już dorośli. Nie, nie, młodzieży takiej nie ma. Wstęp teoretycznie jest od 21. Mhm. Ale średnia wieku myślę, że tutaj w tym miejscu jest takie 30, 30 plus, delikatnie, tak. 30 plus. No dobrze, no to cóż, my zapraszamy wszystkich 21-latków wzwyż do tego, aby przyszli, pobawili się, potańczyli. Teraz się zaczął taki właśnie sezon imprezowy, bo są wakacje, bo są urlopy, więc turystów też serdecznie zapraszamy. Natomiast jeszcze mamy w planach imprezy tematyczne. A no właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy. Jeszcze do końca nie jest to podjęta decyzja, ale raz w tygodniu prawdopodobnie będzie salsa. Czyli będzie można przyjść potańczyć, nauczyć się baciaty i raz w miesiącu jakieś jazzowe wieczorki. Mhm. Ale to już to po sezonie? Myślę, że po sezonie. Więcej informacji będzie na stronach. Mhm. I my będziemy pewnie do tych tematów jeszcze powracać i u Was gościć przy okazji naszych kolejnych redakcji, a dzisiaj spotkania z kolejnymi gośćmi, którzy na pewno ukończyli 21 rok życia. Zapraszam. Zapraszamy. Ze mną dwie muzealniczki, dwie Katarzyny, Katarzyna Pongowska i Katarzyna Maciejska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Muzeum ten rok to jest dla muzeum wyjątkowy rok, bo muzeum w tym roku świętuje stulecie istnienia w ogóle muzealnictwa w Słupsku. No i z tej okazji otwarto wystawę o siedzibach muzeum. Tak, w tym roku otworzyliśmy wystawę o nazwie Dawne i obecne siedziby muzeum. To jest właściwie cykl wystaw, które prezentują kopie pocztówek. Prezentowane są te wystawy od 2007 roku, natomiast w tym roku rzeczywiście ta wystawa wpisuje się w obchody stulecia muzealnictwa. No to teraz trochę powiedzmy o tych siedzibach. Ta pierwsza, taka, ta, która powstała 100 lat temu, to znajduje się nie tak daleko stąd, bo w Bramie Nowej, prawda? Tam się tak, na początku rzeczywiście siedzibą była Brama Nowa. No, nie spełniała ona od samego początku już swoich funkcji, była bardzo ciasna, zresztą też nie miała ogrzewania. Były tam naprawdę bardzo ciężkie warunki. No i też nie służyła długo, bo wiadomo, w 1939 roku wybuchła wojna, więc działalność muzealna musiała jakoś zastopować. Ale po wojnie jakby ruszyła znowu i w tym samym miejscu, prawda?
Tak, rzeczywiście tak oficjalnie, jeżeli mówimy o instytucjonalnym muzealnictwie, to Muzeum w Nowej Bramie otworzyło się w 1948 roku. Wcześniej rzeczywiście działały tam wystawy, choć tak bardziej nieoficjalnie. Gdy były jakieś wycieczki czy jakieś grupy zorganizowane, wpuszczano je. No, ale rzeczywiście dopiero w tym 1948 roku to mówimy o tym oficjalnym otwarciu Muzeum w Nowej Bramie. No i teraz mamy tych siedzib mamy sporo teraz całkiem, ale ta główna to oczywiście Zamek Książąt Pomorskich. Co jeszcze? Nie wiem, czy teraz można mówić o głównej siedzibie, ponieważ rzeczywiście zamek był tą pierwszą po Nowej Bramie, otwarty, oddany właściwie na cele muzealne w 1965 roku, ale teraz pamiętajmy, mamy i Biały Spichlerz, mamy Młyn, więc myślę, że nie można mówić już w tym momencie. Spichlerz Richtera jeszcze, czerwony tak, się tak, buduje. Tak, Spichlerz Richtera, tylko że Spichlerz Richtera oczywiście jest to bardziej na cele takie magazynowe, natomiast jeżeli chodzi o ekspozycję, to właśnie Młyn, Biały Spichlerz i Zamek Książąt Pomorskich. Ale ta wystawa, właśnie o której teraz rozmawiamy, jest właśnie w Spichlerzu Richtera. A tak, rzeczywiście w Spichlerzu Richtera, ponieważ znajduje się tam herbaciarnia, bardzo często odwiedzana przez tutaj słupszczan i turystów. I właśnie tam także prezentujemy wystawy. I tak jak mówiłam, od 2007 roku także prezentujemy wystawy kopii pocztówek, ponieważ nie są to oryginały, tylko powiększone kopie. Wiadomo, pocztówki niewielkich rozmiarów być może by był cięższy odbiór, czy gorzej by się je oglądało, dlatego są to kopie powiększone i od tego 2007 roku w herbaciarni cyklicznie są prezentowane pocztówki. To jeszcze do kiedy ta wystawa jest? Wystawa jest prezentowana do września. Do września. Wakacje to też taki okres, gdzie muzeum świętuje cały czas te swoje stulecie i już niebawem, bo w przyszłym tygodniu impreza przed zamkiem, można powiedzieć. Tak, to jest impreza przed zamkiem, ale związana nie tylko ze stuleciem, ale też z 25-leciem samorządności i z 20-leciem obecności Polski w Unii Europejskiej. A oprócz tego z innymi instytucjami spotykamy się na rynku rybackim przed Spichlerzem Richtera, między innymi z naszym słupskim szpitalem. Tak jak co roku, bo to jest bardzo lubiana przez słupszan impreza, będzie można się po prostu zbadać. Co tam będzie poza badaniami? Oprócz tego będziemy mogli ćwiczyć jogę, będzie można zmierzyć sobie poziom cukru, będzie można też artystycznie się wyżyć i to ci mniejsi i dorośli też, bo będzie z nami Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. My muzealnicy też oczywiście nie zapominamy o tym stuleciu, więc nasz rycerz i królewna też będą prowadzili zajęcia. Ale to nie jedyna impreza wakacji, prawda? Nie, to jest ta pierwsza, ta druga jest jeszcze większa, bo wtedy się spotykamy z rycerzami. Tak jak w zeszłym roku przed zamkiem, tym razem będzie takie średniowieczne, można powiedzieć, spotkanie właśnie z czasami rycerzy. Będą grupy rekonstrukcyjne, będzie koncert, także myślę, że będzie mnóstwo się działo. To jeszcze trochę do siedziby chciałbym wrócić, bo ta siedziba nowa, czyli ten czerwony spichlerz, tam właściwie kończą się prace. Tak, kończą się prace budowlane, jeszcze musimy go wyposażyć, no i oczywiście przenieść nasze wszystkie klamoty, ale tak jak mówiła koleżanka, to co się dzieje w muzeum, to są nie tylko wystawy, potrzebujemy też innych powierzchni i innych przestrzeni, dlatego cały dół Białego Spichlerza będzie na zajęcia edukacyjne. Wyżej będzie bardzo nowoczesna biblioteka z czytelnią, także dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wspaniała pracownia konserwatorska, która tam się co prawda nie przenosi, tylko rozszerza. Czy z Bramy Młyńskiej wychodzi tam częściowo? Nie wychodzi, częściowo. Dokładnie. Potrzebujemy miejsca na duże obiekty, na obiekty skażone, na prace typu piaskowanie i tam jest rzeczywiście wymarzone miejsce. No i oczywiście magazyny, bo w każdym muzeum jest tak, że tylko część rzeczy jest prezentowana. Tak, oczywiście. Co można życzyć muzealnikom z okazji stulecia? Dużo powierzchni ekspozycyjnych i magazynowych zdecydowanie. Do tego Wam życzę i bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj gościmy Sarę Twardowską. Mieszkanka Łosina przyjechała do nas z Austrii, gdzie startowała w Mistrzostwach Polski Osób Niesłyszących w tenisie. Tam zanotowałaś sukces. Możesz pochwalić się swoim osiągnięciem? Tak, właśnie wróciłam z Austrii z Mistrzostw Europy Osób Niesłyszących. Był to mój pierwszy start, jeżeli chodzi o taką rangę zawodów. I uważam za udany start, czyli drugie miejsce. Następnym razem stawiam cel na pierwsze miejsce. Nie teraz, będzie jeszcze okazja. No właśnie, jak wyglądała Twoja drabinka do meczu finałowego? Nie był
była to najłatwiejsza droga, aczkolwiek byłam tak rozstawiona z numerem 3 bodajże. W pierwszym meczu miałam baja, czyli wolny los, potem spotkałam jedną Niemkę, juniorkę. To mecz był dosyć specyficzny, ciężki i brzydki, ale na szczęście poszło do przodu. Dzięki temu ćwierćfinał z Włoszką poszedł po myśli i bardzo ładny mecz, było 6-0-6-0 dla mnie, więc niestety przeciwniczka nie miała szans. Wynik typowo rowerowy. Tak jest, tak. Biorę przykład z Igi Świątek. No i finał, który też był bardzo ładny, najcięższy mecz. Musiałam uznać rywalce wyższość, ale nie teraz, jeszcze następnym razem. Wiemy, nad czym pracować i będzie tylko lepiej. No właśnie, od dłuższego czasu nie może znaleźć recepty skutecznej na pokonanie Niemki, która od wielu, wielu lat dzierży prymat nie tylko w Europie, ale również w świecie. Ja tylko chciałbym dodać, że na listach rankingowych obecnie figurujesz na 5 miejscu. Tak jest, ale po tych zawodach skoczę troszkę wyżej, gdzieś bodajże tak na 3 miejsce, ale czekamy na oficjalne rankingi. A jeżeli chodzi o Niemkę, no to jeszcze nie mam na nią sposobu, ale wiemy, nad czym pracować, jak trenować. Przede wszystkim muszę grać z mocniejszymi zawodniczkami i regularniejszymi, a z tym jest troszkę problem w Polsce, ale znajdziemy takie i będzie dobrze. Kto zajmuje się Twoim szkoleniem? Zajmuje się mój wieloletni trener Bartek Olszewski, który jest w Warszawie, więc nasza relacja jest dosyć specyficzna, dlatego że tutaj trenuję sama czy z chłopakiem, który dużo pomaga, a tak to jeżdżę do Warszawy trenować. To wymagający szkoleniowiec? Tak i nie. Jest wymagający, ale też daje mi wolną rękę gdzieś na... Ufa mi w pewnych kwestiach, że sama dam radę i dużo mogę zdziałać, więc idzie to w dobrym kierunku. Tenis jest trudną dyscypliną sportu. Na Facebooku wyczytałem: Saruś, jesteś wielka, ale mała. Tak jest, tak. Jak możesz to skomentować? Jest mi bardzo miła i też nie zawsze ta masa czy ciało oznacza, że będziesz nie wiadomo jakim wielkim sportowcem, tylko też co masz w głowie, a przede wszystkim w sercu. Że próbujesz, walczysz do samego końca. Jakie masz najbliższe plany startowe? Najbliższe plany to czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie od związków na Międzynarodowe Mistrzostwa Francji i Niemiec. Gratuluję Wicemistrzostwa Europy i życzę kolejnych sukcesów nie tylko w kraju, ale również za granicą. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marek Zakrzewski, niezwykle utalentowany sprinter Akademii Młodego Lekkoatlety. Mimo młodego wieku ma już wiele znaczących sukcesów na swoim koncie. Chciałbym tylko przypomnieć, że jest 3-krotnym mistrzem Europy juniorów w biegu na 100 i 200 metrów. Niedawno odbyły się setne mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, gdzie Marek Zakrzewski zdobył złoty medal na 200 metrów. Łatwo było o ten sukces? Nie, szczególnie, że ostatnie tygodnie nie przysparzały optymizmem. Wyniki nie były zadowalające. Dopiero na tych mistrzostwach coś zaczęło się w naszej formie, w mojej formie ruszać. No właśnie, na 100 metrów byłeś 5. Tak, na 100 metrów byłem 5, a bieg ten odbywał się dzień wcześniej, dlatego nadziei na wielkie wyniki w finale 200 metrów nie było, ale wyszło jak wyszło. Wolisz biegać na 100 metrów, czy rywalizować na dystansie dwukrotnie dłuższym, czyli na 200 metrach? Wydaje mi się, że 200 metrów przynosiło mi zawsze lepsze wyniki. Mogłem tam zawalczyć o wyższe lokaty. Jeśli chodzi o dystans 100 metrów, to jest to bardzo trudny do opanowania dystans, jeśli chodzi o trening. Tutaj musiałbym trenować zupełnie inaczej niż trenuję dotychczas. Miałeś olimpijską szansę na występ
w Paryżu. Chyba łezka wokół się zakręciła, że jednak nie pojedziesz w tym roku na Igrzyska Olimpijskie. No niestety, nie udało się zakwalifikować w sztafecie, choć mało brakowało. Indywidualnie, jak się okazuje, miałbym szansę, gdybym tylko skupił się na tym, żeby ją wywalczyć. Doszło do takiej sytuacji, gdzie zabrakło mi dwóch, trzech indywidualnych startów na wyższym poziomie, na dystansie 200 metrów, żeby pojechać na Igrzyska. No przed tobą kolejna impreza, Mistrzostwa Polski U20 w Radomiu. Jesteś uważany za faworyta. Tak, to jest akurat moja kategoria wiekowa. W ostatnim czasie wygrałem bieg na 200 metrów w kategorii Open w całej Polsce. Dlatego no, nie dziwi mnie, że ludzie postrzegają mnie za jednego z faworytów. Nie wydaje mi się, że nie zawiodę ich oczekiwań. Pod koniec sierpnia masz jeszcze większe wyzwanie, bo start w Mistrzostwach Świata Juniorów U20 w Limie, w stolicy Peru. Tak, tam będzie już troszeczkę ciężej walczyć o wysokie lokaty, aczkolwiek w tamtym roku, rok temu, kiedy biegałem w Jerozolimie, mój czas dawał mi lokatę na podium. Mój aktualny rekord życiowy, który ustanowiłem no, tak w zasadzie niedawno, również daje mi lokaty na podium, przynajmniej w rankingu. Mówię tutaj o rankingowym podium. To jeszcze, oczywiście jeszcze nie przydzielam nikomu medali. Myślę, że będziemy walczyć i będzie o co walczyć. Zanotowałeś zwyżkę formy. Czy tą dyspozycję jesteś w stanie utrzymać do końca sierpnia? Wydaje mi się, że ja tę dyspozycję jeszcze polepszę, ponieważ w ten właściwy trening razem z moim trenerem Czubakiem weszliśmy dopiero niedawno. Niedawno wróciłem z tych wszystkich zgrupowań za granicą, które przygotowywały nas do startu w sztafecie. Niestety tego nieudanego startu. I myślę, że ta forma będzie jeszcze wyższa. Egzamin dojrzałości zdałeś już na bieżni. A jak wypadł egzamin dojrzałości w szkole w tym roku? Myślę, że dobrze, a to, czy dobrze myślę, okaże się już za parę dni, ponieważ 9 lipca będą udostępnione wyniki matur. Wydaje mi się, że będę miał z czego się cieszyć. Czego sobie życzy Marek Zakrzewski w najbliższym czasie? Przede wszystkim zdrowia, ponieważ to zdrowia w ostatnim czasie troszeczkę mi brakowało. Oczywiście to nie było nic poważnego, aczkolwiek myślę, że zdrowie to jest to, co mogłoby mi się przydać w najbliższych miesiącach. I tego serdecznie życzymy naszemu utytułowanemu biegaczowi i życzymy kolejnych sukcesów i oby kontuzje omijały Ciebie szerokim łukiem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ze mną kolejni goście, Agata Bartoszek i Tomek Gaj, czyli para motocyklowa, która już junakiem podbijała południe Europy, teraz podbije coś więcej. Tomek, gdzie jedziecie? Tym razem mamy nadzieję i plan, zamiar podbić północ Europy. Także chcemy dojechać do Nordkapu, a plan jest taki, żeby okrążyć Morze Bałtyckie. To jest kupa kilometrów. Trochę więcej niż ostatnia podróż, tym razem około 8,5 tysiąca kilometrów. I mamy też gorący zamiar zwiedzić stolicę każdego z państw, przez które przejedziemy. Agasza, gdzie pierwsze kroki, chciałem powiedzieć, kilometry będą przemierzane w którą stronę? Mam nadzieję, że nie kroki, że dojedziemy jednak motocyklem, nic się po drodze nie stanie. I pierwszy przystanek jeszcze w Polsce, okolice Suwałk, tam pod namiotem spędzimy noc, pod gwiazdami, żeby poczuć klimat wycieczki, a potem do Wilna. I to jest jedyne miejsce, w którym ja byłam na trasie naszej zaplanowanej wycieczki, więc oprowadzę po Wilnie Tomka. Bardzo lubię to miasto, uważam, że jest to miasto z duszą i tak mu też przedstawię Wilno, a potem nie wiem, dokąd dojedziemy. Jaki plan z Wilna? No, z Wilna potem jedziemy tak, Litwa, Łotwa, Estonia, z Estonii do Finlandii, ponieważ w Estonii przejście graniczne z Rosją jest po stronie rosyjskiej zamknięte, także plan przemierzenia całej drogi drogą lądową nie wypali, także będziemy musieli z Tallina, stolicy Estonii do stolicy Finlandii, do Helsinek, udać się promem, to tam chyba jest ze 40 km.
Kawałek. A wracacie przez Danię? Tak, tak, przez Danię. Tam też widziałem, że są takie przepiękne mosty na Bałtyku, kilkunastokilometrowe. Także no, to też będzie, tak jak w poprzedniej podróży, wielkie, ogromne wrażenie zrobiły na mnie tunele. Długości ponad 7 kilometrów. Także tutaj most kilkunastokilometrowy na morzu, coś niesamowitego. Byłby chyba te widoki skandynawskie, to będzie coś takiego wow, prawda? Ja się o Tomka trochę martwię, bo on jest zakochany w słońcu i w tamtym roku mieliśmy cały czas gorące słońce nad głową. Nie wiem, jak sobie poradzi w warunkach z chmurami nad głową. Będzie musiał się oswoić, ale jestem o niego spokojna, bo wiem, że jak jest na Junaku, to jest innym człowiekiem. No właśnie, jak ten Junak przygotowany do trasy? Myślę, że tak. Od poprzedniej wycieczki zrobiłem mały remont. Wymieniłem wał korbowy, ponieważ... Mały remont kapitulka. Prawie. No, przyznam się, dobra, no tam praktycznie zrobiłem wszystko w tym silniku, nawet więcej. No i mam nadzieję, że tam jednak praca się udała i nie popełniłem żadnych błędów. Wyjeżdżacie jutro, prawda? Skoro świt. Wstajemy wcześnie, jemy jajecznicę i w drogę. Kiedy chcecie wracać? Cała wycieczka myślę, że może zająć około 30 dni, może trochę mniej. To wszystko zależy od tego, jak będziemy eksplorować i zwiedzać obszar, na którym będziemy. Ale z doświadczenia wiem, że będziemy go wydłużać, bo nam tak bardzo nie chciało się wracać w tamtym roku, że zrobiliśmy jeszcze objazdówkę po Polsce i nie wracaliśmy absolutnie w linii prostej. Podejrzewam, że będzie podobnie w tym roku. Agata, ciebie zapytam, bo jesteś pisarką, czy jakiś, nie wiem, może kiedyś jakiś pamiętnik z podróży motocyklowej planujesz? W tym roku po raz pierwszy biorę zeszycik, długopis, będę spisywać na bieżąco wszelkie migawki, impresje i scenki rodzajowe. Przymierzam się do tego, żeby albo zacząć pisać bloga podróżniczego, albo w końcu spisać właśnie w postaci książki, może opowiadań, może reportażu podróżniczego, bo naprawdę fajnie jest, kiedy włączają się w to różni odbiorcy, kiedy towarzyszą nam w tej podróży, choćby na odległość, i okazuje się, że wspólnie poznajemy wtedy świat. Super, ja się nie mogę doczekać waszego powrotu i spotkania, żebyśmy porozmawiali sobie o podróży. Róbcie filmiki, bo też mamy pewne plany co do was, więc róbcie i spotkamy się za miesiąc, trochę więcej. Czego wam życzyć na trasę? Szerokości? Czegoś jeszcze? No, bez awaryjności, zdrowia i żeby nam los sprzyjał po prostu. To tego wam życzę. I żeby kawa nie kończyła się tak szybko. Dobrze, i za tą kawę też trzymam kciuki. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Do zobaczenia. Ludzi z pasją, ludzi z pomysłem na siebie i na życie w Słupsku nie brakuje. To za każdym razem udowadniają nasi goście w naszych redakcjach i takich osób na pewno nie zabraknie również w kolejnych letnich redakcjach Telewizji Słupski. Już Państwa zapraszam, za tydzień będzie o zdrowiu. Przypominam też, że na naszej antenie w wakacje nie ma serwisu informacyjnego Obserwator, ale oczywiście jest dłuższa forma, czyli Okiem Obserwatora, i też inne ciekawe formy tematyczne, m.in. spacer po Słupsku. Zachęcam Państwa do oglądania naszego programu i zapraszam na kolejną letnią redakcję. Do zobaczenia.